rocznej przerwie w sali klubowej Koneckiego Domu Kultury odbyło się podsumowanie roku sportowego 2010-2011. Oprócz najlepszych sportowców z terenu miasta i powiatu koneckiego, w uroczystej gali wzięli także udział przedstawiciele władz samorządowych oraz sponsorzy. Miasto Końskie otrzymało od marszałka województwa świętokrzyskiego nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie sportu młodzieżowego miast i gmin w 2011 roku. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej zaś nagrodę za zajęcie piątego miejsca w klubowym współzawodnictwie sportu młodzieżowego województwa świętokrzyskiego w 2011 roku. Natomiast aż w 11 kategoriach zostali nagrodzeni i wyróżnieni między innymi. W kategorii karate Kyokushin mistrz Polski seniorów w 2010 roku Mateusz Garbacz. W kategorii triathlonu między innymi zdobywca pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w cross triathlonie w 2011 roku i pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w triathlonie także w 2011 roku Przemysław Szymanowski. W tej samej kategorii za zajęcie pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w sierpniu 2011 roku Dominik Szymanowski, brat Przemysława. W kategorii taekwondo olimpijskie za zajęcie pierwszego miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2011 roku Kinga Szamburska i za zajęcie trzeciego miejsca Kalina Jóźwik. W kategorii promocja końskich na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej zostali wyróżnieni. Drużyna juniorów w piłce ręcznej z trenerem Rafałem Przybylskim za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski w 2010 roku oraz pan Piotr Pytka, czterokrotny mistrz Europy i drugi wicemistrz świata w kolarstwie. Przed chwilą odbyło się podsumowanie roku sportowego, roku 2010-2011 na terenie miasta i gminy Końskie, powiatu, również i kraju. Wybrałem panów do rozmowy, ponieważ macie sukcesy sportowe nie tylko na terenie miasta i gminy, ale również i w kraju i poza nawet jego granicami. Panie Piotrze, no już od ładnych kilkunastu lat uprawia czynnie sport, mimo no, już nie młodzieżowego wieku. Proszę powiedzieć, kiedy to się zaczęła ta przygoda pańska? Moja przygoda się zaczęła w 1946 roku. I od 1946 roku ciągnę lekkoatletykę, kolarstwo. Potem zdobyłem tytuł trenera w 1950 roku. Następnie instruktor ze specjalizacją kolarstwa i do tej pory tak po prostu to uprawiam. Jak się przeprowadziłem na teren z Warszawy, na teren kielecki, tu z rodzinnej strony mojej mamy, no więc postanowiłem dalej prowadzić już jako trener, jako instruktor. No i po prostu zorganizowałem klub, założyłem tutaj w Baryczy Faworyt, gdzie obecnie jest dwóch zawodników z tego klubu, państwo Szymanowscy, którzy są w tej chwili najlepsi w Polsce. Potrzebna jest im pomoc, żeby ktoś podał im rękę. Jest to elita sportowa. No więc w związku z tym ja pomimo swojego wieku i pomimo jednocześnie jako zawodnik, jako pierwszy się zapisałem w Polsce, bez względu na kategorie wiekowe, zdobyłem złoty medal w Portugalii w 1997 roku i w związku z tym poszłem dalej. Potem drugi medal zdobyłem na Mistrzostwach Europy w duatlonie. To jest 10 biegu, 40 roweru i na deser jest 5 biegu. No i ci właśnie Szymanowscy, którzy cały czas bardzo intensywnie pracowali, byli jeszcze młodzikami, a dzisiaj są już w elicie i stanowią najlepszy dowód, że są najlepszymi zawodnikami w Polsce. Potrzebna im jest przede wszystkim pomoc. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no ja w tej chwili czterokrotny mistrz Europy, drugi wicemistrz świata w diatlonie, biegam
W zeszłym roku poprawiłem rekord Polski w chodzie na 3 km w Zielonej Górze. Następnie startowałem w Górskich Mistrzostwach Polski w kolarstwie. Zajęłem 3. miejsce, a od 50 lat byłem 11. No i właśnie nie poprzestanie pan na pewno na tym, panie Piotrze, i jeszcze w tym roku o panu na pewno usłyszymy. Dziękuję bardzo. Zaczynaliście z panem Piotrem Pytką tą swoją przygodę sportową. Przed chwilą słyszeliśmy, pan Piotr nam o tym powiedział. Jesteście braćmi rodzonymi? Tak, tak. Jesteśmy braćmi rodzonymi. Dominik jest ode mnie 2 lata starszy. No właśnie, i powiedzcie, jak to jest, że w rodzinie dwóch braci pokochało, polubiło ten sam rodzaj sportu? No tutaj akurat zaczęło się wszystko ode mnie. Ja zacząłem najpierw uprawiać duatlon właśnie z panem Piotrem w roku 97, a potem brat do mnie dołączył w 98 roku. No i trenowaliśmy na Baryczy w klubie Faworyt Barycz. I wtedy ja bardziej współpracowałem właśnie z panem Piotrem, który był pomocnikiem tylko naszego trenera, który za bardzo wtedy nie wiedział, o co chodzi tak naprawdę w tym sporcie. I udało mi się w roku 2000 zdobyć Mistrzostwo Polski Młodzików w duatlonie. To było moje pierwsze takie osiągnięcie, od czego potem wszystko się zaczęło. No właśnie, od tego się zaczęło, ale nie tylko macie te sukcesy, te osiągnięcia w powiecie czy w Polsce, ale również chyba poza granicami. No tak, moim najlepszym osiągnięciem jest brązowy medal akademickich Mistrzostw Świata, także jest medal poza granicami kraju, również byłem brązowym medalistą nadziei olimpijskich w 2005 roku, także no, zapisałem się też na arenie międzynarodowej. Również osiągnięcia w pucharach Europy, jednak jeszcze nigdy nie stałem na podium, tam 7 miejsce moje było najlepsze, ale w pucharach Europy jest naprawdę mocna konkurencja i mam nadzieję, że w tym roku właśnie spróbuję znowu powalczyć o tą czołową dziesiątkę. No właśnie, gdzie w tym roku, jakie są plany, gdzie zamierzacie, czy razem, czy oddzielnie wystartować, w jakich zawodach? To znaczy tutaj już nasze drogi się tak już powoli rozchodzą. Ja już niestety muszę szukać pracy, jestem słabszym pływakiem od brata i patrzę realnie już na czołówkę. Także ja w tym roku skupię się, tak brat na tym roku, na starty w Polsce. No i zobaczymy. Będę chciał spróbować sił w cross triathlonie, to jest na rowerach górskich, i na połówce Ironmana, to jest 1,9 pływania, 90 roweru i na koniec półmaraton. Gdyż 3 lata z rzędu zdobywałem medale, byłem też mistrzem Polski na tym dystansie. No, w tamtym roku byłem 5, no ale to nie udało się i dlatego w tym roku będę chciał walczyć już tutaj, żeby wygrać. Czyli bracia się rozdzielili i te sukcesy już nie będą wspólne, tylko samodzielne, oddzielne. Znaczy sukcesy zawsze są wspólne, my się cieszymy nawzajem. Ja cieszę się, jak Dominik wygrywa, on cieszy się, kiedy ja wygrywam. Nigdy nie było między nami zazdrości, zawiłości. Zawsze nasze sukcesy, czy to moje, czy brata, były naszymi sukcesami. Także to jest nasza taka braterska siła i wiele osób dziwiło się, że nie zazdrościsz bratu, ale my nigdy nie zazdrościmy. Zawsze pracujemy wspólnie na swoje dobro. Galę uświetniły popisy młodych artystów zespołu Milky Boys ze Stąporkowa i solistek z Koneckiego Domu Kultury.